opór, lęk, samodyscyplina. Żeby rozprawić się z tym bardzo ciężkim i obszernym tematem, podzielmy go troszeczkę na kawałki i przyjrzyjmy się związkom przyczynowo-skutkowym. Zacznijmy od oporu i lęku. Najczęstszym powodem oporu jest właśnie lęk. Tylko że nam się wydaje, że to jest lęk przed zmianą, czyli przed przyszłością. A w rzeczywistości boimy się o coś zupełnie innego. Nie chcemy stracić tego, co mamy. Bo chociaż teoretycznie jest nam źle, chcemy czegoś kompletnie innego, to dobrze znamy to nasze stagnacyjne ciepełko wypełnione po brzegi użalaniem się nad sobą. A skoro tak nam w tym dobrze, to nasza głowa pomaga nam ten stan utrzymać i wyciąga z przeszłości, wypatrując z lupą jakieś niepowodzenia, mniejsze lub większe, i utwierdza nas w przekonaniu, że cokolwiek byśmy zrobili, nie damy rady. Tak jakbyśmy kompletnie zapomnieli o dosyć oczywistym fakcie, że przeszłość nie równa się przyszłość. Gdyby tak było, nadal chodzilibyśmy z pieluchą między nogami. Moi drodzy, zatem rozstańmy się z historią i weźmy się do działania. A tutaj potrzebne jest trochę samodyscypliny, ale o tym już w kolejnym filmie.